Dzień dobry kochani, dzisiaj przychodzę do Was z open boxem na żywo ze sklepu Boots. Mam tutaj pudełko, nie ta strona. O, jest Boots, ja już sobie pozwoliłam, żeby otworzyć. Oczywiście ja wiem, co zakupiłam, także tutaj nie ma żadnego problemu. Wygląda to w ten sposób. Ja sobie otworzę i przypomnę sobie ceny, które Wam podam mniej więcej. Ale to jest jeszcze przed przeceną, więc oryginalnych cen Wam nie podam. Zacznę od tej siateczki. Już Wam pokazuję. Tutaj zakupiłam dla Was, dla dwóch z Was, dziewczyn dwóch z Was. Miałam raz w miesiącu, a wychodzi, że częściej będę wysyłała, może. Jest nas tak dużo, że super, super sprawa. I teraz tak. Co tutaj kupiłam? Do jednej z Was poleci Sanctuary Spa Gently Body Scrub, tak? Oczywiście to jest to, nie będę czekała, aż się sfokusuje. To jest płyn do mycia, również z Sanctuary Spa, oraz balsam do ciała tej samej firmy, także tutaj jest pierwsze trio. Już wiem, do kogo pójdzie. O, już myślałam, że nie ma, ale jest. Do następnej pójdzie z Soap & Glory. Tutaj jest komplet. Już patrzę, co to jest. Body Bath Scrub z babasu oil i sea salt. I tutaj jest mydło do mycia. I jeszcze będzie krem do rąk, ale mam w domu, więc nie było na stanie i musiałabym czekać. A tak to mam w domu i jestem zadowolona. Także trzy rzeczy na pewno dostaniesz też. Teraz zakupy moje prywatne. Aha, za zamówienie dostałam prezent. Jest to Ultimate Clinic Oil. Jest to olejek do zmywania makijażu, do mycia buzi na mokro, do zmywania wacikiem. Bardzo dobry olejek. Mam już jeden, też taką samą próbkę. Jedynie co mi przeszkadza, to zapach. Dlatego, że zapach ma takiego typowego oleju. I ja myślę, że nieważny zapach, ważne działanie i jestem zadowolona. Dzisiaj myślę, że mój stan cery się poprawia. Dzisiaj w ogóle nie mam żadnego pudru, podkładu, korektora. Ja korektora w ogóle nie używam. Także myślę, że mam tylko krem i to wszystko na twarzy. No i makijaż lekki. Zrobione brwi i rzęsy pomalowane i to wszystko. Także myślę, że działanie tego olejku jest dobre. Następnie kupiłam sobie Soft Scrub do ciała. Również z Sanctuary Spa. Kochani, ja sobie pozwolę otworzyć z tego względu, że ja będę chciała już go wypróbować. O, ale zapach, zobaczcie, jaka konsystencja gęsta. On będzie na pewno, no, taka pianka z kuleczkami. Ale pachnie obłędnie. W ogóle uwielbiam zapach tych kosmetyków. Jestem zakochana, zauroczona. Co tu jest napisane? Że... A to wszystko na tym jest napisane. Tutaj jest tak, nawilżenie shea butter, czyli masło shea, słodkie olej ze słodkich migdałów,
olej z pestek winogron i ekstrakt bawełny. No, to będzie chyba coś rewelacyjnego. Było na promocji i to kosztowało, przedtem kosztowało 8 funtów, a ja kupiłam to za 5,33. Super cena. Później była promocja kup 3 za 2, czyli dwa produkty ja kupuję, trzeci mam gratis. I tutaj są te trzy produkty, już Wam pokazuję. Revlon Color Stay i ja tutaj mam Ivory Color i to jest do suchej i normalnej cery. Widzicie? Albo i nie widzicie. O, teraz ładnie się sfokusowało. Także kupiłam sobie nowy podkład. Oczywiście otworzę go dopiero, jak będę nagrywała dla Was prawdopodobnie w poniedziałek test na żywo z udziałem właśnie tego podkładu. Jest to mój pierwszy podkład z Revlonu i to jeszcze ten Color Stay. Nie wiem, zobaczymy, jak mi się sprawdzi. Widzę, że jest ładny, że jest jasny. Dobrze, mam nadzieję, że tym razem dobrałam kolor, bo dobranie do mojej cery koloru jest... graniczy z cudem, o tak może powiem. True Match już miałam dużo razy L'Oreala, więc jakoś mi to sprawnie poszło. Kochani, następnie Revlon i jest to Matte Matte Revlon Ultra HD Matte Lip Color. Również z Revlonu, bo było właśnie tak jak mówiłam, 3 za 2, zobaczcie, jest zamknięty, jeszcze go nie otwieram z tego względu, że zaczekajcie, zastanowię się chwilę, albo nie zrobimy testu, tylko zrobimy teraz w tym momencie, pomaluję sobie usta, mam tutaj lusterko, więc czemu nie? Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jest to w formie... Ale ładnie pachnie. Wiecie co? Kiedyś był taki syrop bananowy w Polsce. Nie, to było chyba lekarstwo na jakieś... Nie wiem. Ok, przechodzę do demonstracji tego matte matte. Dziwnie się maluje tym. Widzicie co? Przyma sobie usta pomalowałam. Zobaczcie. Śliczny kolor. Czuję nawilżenie wręcz na tych ustach. Wykrzywiam buzię. Nie umiem dzióbka robić. Trochę krzywo sobie pomalowałam. Bardzo mi się podoba, bardzo. Ciekawa jestem, ile będzie się utrzymywało. Jestem bardzo zadowolona z tego. Już Wam pokazuję, jak wygląda tak w całości. Co sądzicie o takim kolorze? Tylko wiecie, pełny makijaż musi być. Nawet bardzo mi się podoba ten kolor. Ojej, ale fajny sobie ten
I ostatnie, ostatni zakup, jest to kredka do brwi, tak samo właśnie z tej firmy, jest to Revlon. I tutaj z jednej strony mamy kredkę, a z drugiej strony mamy żel, także no zobaczymy. I to jest dla brunetek. Zobaczymy, sprawdzimy. Może zrobię test tego. Albo może nie, zrobię makijaż po prostu z kosmetykami z Revlonu. Mam już chyba wszystko potrzebne do robienia makijażu, także spodziewajcie się makijażu z tymi kosmetykami. Dziękuję ślicznie za uwagę. Takie moje małe perełki. Oczywiście najbardziej się cieszę z rzeczy, które powędrują dla Was, że będę miała możliwość przekazania Wam, żebyście mogły sobie wypróbować. Wiem, że w Polsce Sanctuary Spa w ogóle nie jest dostępne, a Soap & Glory jest bardzo ciężko dostać. Także fajnie, jeżeli będziecie mogły wypróbować właśnie kosmetyki z tej firmy. Dziękuję ślicznie za uwagę, pozdrawiam, ściskam mocno, życzę Wam wspaniałego dnia, miłego oglądania. Jeżeli się podobało, pamiętajcie o kciukach w górę. Jeśli nie subskrybujecie jeszcze tego kanału, zapraszam bardzo serdecznie. Mam taką małą nadzieję, że każdy znajdzie coś tu dla siebie. Dziękuję ślicznie, do zobaczenia. Pa, pa, do następnego odcinka.